19 marca wspominamy błogosławionego Narcyza Turhana, zakonnika i męczennika. Narcyz urodził się 19 września 1879 roku w Biskupicach koło Wieliczki na terenie ówczesnego zaboru austriackiego. Pochodził z wielodzietnej, dość zamożnej rodziny rolniczej. Początkowo uczył się w wiejskiej szkole, a od 15 roku życia w gimnazjum w Krakowie. W wieku 20 lat wstąpił do zakonu ojców reformatów. Po wstępnej formacji pierwsze śluby zakonne złożył 13 września 1900 roku. Następnie kontynuował naukę w Przemyślu, Krakowie i we Lwowie. Święcenie kapłańskie przyjął 1 czerwca 1906 roku z rąk arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w katedrze lwowskiej. Miał wtedy 27 lat. Jako kapłan Narcyz posługiwał w wielu kościołach, w których byli ojcowie reformaci. W 1930 roku, w wieku 51 lat, doświadczył wielkiego cierpienia z powodu ataku wyrostka robaczkowego. Do szpitala w Krakowie, oddalonego o 60 km, wieziono go przez całą noc na wozie wyścielonym słomą. Operacja była skomplikowana i rana nie zagoiła się do końca życia. Wybuch II wojny światowej zastał go we Włocławku. Ponieważ większość księży we Włocławku aresztowano na początku wojny, ksiądz Narcyz swoją posługą duszpasterską obejmował wielu ludzi z parafii, w których nie było kapłanów. Kilkakrotnie był też aresztowany. 6 października 1941 roku aresztowano go kolejny raz i najpierw umieszczono w obozie przejściowym w Lądzie, a po 3 tygodniach w Dachau. Otrzymał tam numer 28411. Osadzono go w bloku 28, przeznaczonym dla kapłanów katolickich. Cierpiał z powodu otwartej, niegojącej się rany, a także z powodu cukrzycy i tego, że był dość otyły, przez co trudno mu było wykonywać pracę fizyczną, której domagano się od więźniów. Za to był jeszcze dodatkowo szykanowany. Gdy poprosił o wodę, wlewano ją w niego szlauchem. Lecz nie narzekał, modlił się o pomoc potrzebną do przyjęcia krzyża i potrafił dzielić się swoją przydziałową porcją chleba. Ksiądz Narcyz zachowywał spokój, pogodę ducha, a nawet zdobywał się na uśmiech, tak pomagał współwięźniom. W jednym z listów do rodziny ubolewał, że parafianie pozbawieni są opieki duszpasterskiej. Wycieńczony i niezdolny do pracy został przeniesiony do obozowego szpitala. Tam zmarł 19 marca 1942 roku w wieku 63 lat. Ksiądz Narcyz beatyfikowany został 13 czerwca 1999 roku w Warszawie razem z męczennikami II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Narcyza, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.